Witam Was, moi drodzy, gorąco i serdecznie z tej strony Juken. Przed Wami 21 odcinek z Euro Truck Simulatora 2. Serii pod tytułem Zaczynamy od zera do milionera. No w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, jak zwykle na początku i będę starał się to zawsze robić, będzie rozkmina już taka bardziej techniczna, no bo skoro rozwijamy, skoro levelujemy, no to trzeba jakoś ten odcinek sobie zawsze planować. Ja to zawsze robię na spontanie. Moi drodzy, mamy ten 14 level. Zawsze będziemy to tutaj dokładnie sobie przeglądali. No pięknie to wygląda, więc myślę, że jeszcze delikatny ładunek podlevelujemy bądź dostawę na czas. Myślę, że jedno oczko bym dał dostawy na czas, bo to też może być ważne. Zazwyczaj na czas no tą dostawę mamy. Raczej nie spodziewałbym się w dzisiejszym odcinku, chociaż mówiłem to samo w poprzednim odcinku, jakoś tak się stało, że poziom biliśmy, natomiast no tu już widzę, że się zaczyna problem, więc raczej bym się tu nie spodziewał wbicia levelu. I tak, mamy na koncie 228 tysięcy, czyli teoretycznie na jedną ciężarówkę starczy i na jednego pracownika, więc możemy wziąć kredyt i zobaczyć, co się uda. Dlaczego ja tak szaleję z tymi kredytami? Bo to jest troszkę sprzeczne i ktoś z Was mógłby to powiedzieć, że jest to jakby troszkę sprzeczne z moimi poradnikami. Więc moi drodzy, ja mówiłem, żebyście nie szaleli z kredytami, nie zastanawiając się i biorąc tak bezmyślnie. Każde moje wzięcie kredytu, jak widzicie, zawsze ma swoje podłoże. No bo teraz zobaczcie. W poprzednim odcinku zatrudniliśmy jednego pracownika, kupiliśmy jedną ciężarówkę. Nie mamy tego kredytu, który tam braliśmy, bo go spłaciłem, co zresztą wam pokażę. Mówimy o tym kredycie za 200 tysięcy. Raty kredytów łatwo wyliczyć, że wynoszą one, widzowie, jak dobrze pamiętam, no to można policzyć, no około 40 tysięcy dziennie. Przy czym ja też biorę tak duże zlecenia w tej chwili, weźcie pod uwagę. Ja myślę, że na te raty spokojnie zarabiają już w tej chwili pracownicy nasi, a ja też biorę zlecenia w tej chwili na własnej ciężarówce. No i oczywiście mamy opcję, bo była taka opcja, żeby wziąć szybkie zlecenie, ale jak widzicie, to szybkie zlecenie dałoby nam... To byłaby przegubowa. A wiecie co, że wziąłbym sobie tym manem, bo to jest niecały 1000 kilometrów, nie jest to taka jakaś długa trasa, byśmy mieli krótszy odcinek, a jest to, widzowie, przyczepa przegubowa. Przy czym jest i delikatny ładunek, i ładunek o wysokiej wartości. Expa pewnie za dużo za to nie będziemy mieli, ale też jest trasa, w którą nie jechaliśmy. Więc ja wam powiem szczerze, wziąłbym sobie to zlecenie, dobrze. Jakby to już widzicie, no już takie jest analizowanie. Teraz zarządzanie kierowcami. Okej, mamy tą jedną panią tutaj, no długodystansowca ona musi. Tych tutaj sobie jeszcze przejrzyjmy, czy na pewno jest wszystko... Spoko, no temu panu ładunek o wysokiej wartości, Scarlett, tak samo, niech będzie na razie. Dobrze, to wiecie co, moi drodzy, w takim razie zarządzanie garażami, no niestety będę musiał wtedy przenieść tą ciężarówkę i już byś, no to wiecie co, że to nam się może udać, widzowie, zobaczcie. Tak dla odmiany zrobię sobie po prostu inną ciężarówką kurs. Wiem, że to zlecenie będzie tańsze niż byśmy robili w inny sposób. No ta renówka to do mnie nie przemawia. Natomiast no, nie ma ona zużycia. Więc od biedy tą renówkę byśmy mogli kupić. No bo byśmy mieli, moi drodzy, zobaczcie, zarządzaj ciężarówkami, Mercedes, to jest ten mój, nie, to nie jest mój, tu jest mój. A, bo my w ogóle gdzieś, my widzowie w ogóle gdzieś, oj, bo my kurs skończyliśmy gdzieś, no właśnie, to nie jest tak. I ta mapa. Czekajcie, czy się nam uda? No może nam się uda. Tu bym przeniósł ciężarówkę. Dobra, chyba za darmo to zrobiliśmy. Czyli tak, bank, pożycz. Zrobimy, już wam tłumaczę, dlaczego zrobimy, widzowie, szybkie zlecenie. Odpowiedź jest bardzo prosta, bo mam ochotę zrobić z tą przyczepą przegubową sobie trasę. Jak widzicie, jest to też levelowanie na luzie.
I pewnie, że jadąc swoim własną ciężarówką, by to się bardziej nam widzowie opłacało. Natomiast podjąłem taką decyzję. W sumie obie są na 4. Ile tu jest zużycia? 3%. No tu jest o wiele mniej. Nie. Podobnie wszystko. Tu jest trochę mniej zużycia. O, tak podobnie. No myślę, że na 4 nie powinno być widzowie też problemu. Czyli zobaczcie, mielibyśmy dwóch kierowców więcej w dzisiejszym odcinku, więc myślę, że jest to dla nas opcja bardzo korzystna. A w ten sposób ja sobie chętnie zrobię właśnie zlecenie z tą przegubową przyczepą. No bierzemy pana, bo ma długodystansowca, widzowie, i tu nie ma dyskusji. Już teraz nie będę tak robił. Pan pojedzie moim Mercedesem. No niektórzy tu mają fajne, wylewelowane różne rzeczy, natomiast nam i tak najbardziej zależy na tym długodystansowcu i bez tego to ani rusz. No tutaj pani Aurora ma chociaż jednego długodystansowca. No to weźmiemy panią Aurorę. Bo ten długodystansowiec, wiecie, jak jest, ktoś nie ma w ogóle długodystansowca, to ciężko, zauważyłem, wychodzi im wylewelowanie tego, a jak już ma parę chociaż oczek, no to też jest łatwiej. No i zobaczcie, mamy dwóch kierowców więcej. Udostępniliśmy kierowcy moją ciężarówkę i spoczko, a my sobie pojedziemy, słuchajcie, przez szybkie zlecenie. Bo mam taką ochotę, żeby po prostu jechać dzisiaj krótszą trasę, aby odcinek no, trwał krócej. Nie, to za krótkie. Aby po pierwsze odcinek trwał krócej, a po drugie, żeby jechać inną ciężarówką. No i co za tym idzie, żeby jechać właśnie z ładunkiem, którego jeszcze nie wieźliśmy. Pod odcinek, jak widzicie, robię różne tam też kombinacje. A myślę, że wiecie, widzowie, te 200 tysięcy. No właśnie, ale oczywiście ma to swój minus. Ma to, słuchajcie, minus taki, że niestety musimy zawsze wsiadając na szybkie zlecenie sobie to ustawić, no i z tym już tutaj nic nie zrobimy, widzowie. No ale dobrze, niech sobie będzie ustawione. Niestety zaczynamy w nocy, więc jak widzę... Do roboty. Jak widzę, widzowie, moi drodzy, będzie... O, jeszcze deszcz pada, no w końcu ten deszcz nas nie obejdzie. Noc się zaczyna, wiecie co, no to nie mamy wyjścia. Pierwsze co, to zaliczymy parking, więc teraz tak. 15 godzin nam zajmie jazda, a 28, no to przynajmniej jednego sna, czemu mi się to tak tutaj wczytało, jednego sna, że tak powiem, możemy sobie zaliczyć. Nie będę szalał z tymi snami, słuchajcie. Nie będę szalał, jeden sen sobie zaliczymy, jak najszybciej łóżka szukamy. Tankować widzę, że nie trzeba. A, bo to jest teraz, zapomniałem, zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Jedziemy z tą przegubową przyczepą. Też tak wbrew pozorom się nią łatwo nie manewruje. A następnie skręć w lewo. Szczególnie jeśli chodzi o cofanie, także... Skręć w lewo. Jak najszybciej musimy jakiś w miarę sprawny parking znaleźć. No myślę, że jakaś muzyczka mogłaby sobie lecieć. Damy dzisiaj troszeczkę ciszej. Tą muzyczkę tak za głośno to też niedobrze. I zaraz się przekonamy, moi drodzy, co tu możemy zrobić. No, przede wszystkim chcę zrobić sen, tego jestem pewien. Teraz muszę naprawdę jechać ostrożnie, bo ta przyczepa długa, to powiem wam tak, ona ma swoje minusy, bo manewrowanie nią jest trudne. Znaczy, jeszcze jeśli jedziesz jeszcze na wprost, jest spoko, ale cała reszta, więc muszę przede wszystkim... strony, a następnie skręć w prawo. Uważać, żeby gdzieś tam się nie zahaczyć o coś. Skręć w prawo. Jak już bym się o coś zahaczył, no to już by był problem. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. Nie wiem, czy możecie dać znać, widzowie, w komentarzach, czy jak jechaliście w Eurotrucku, to jechaliście już z taką długą przyczepą. Ja tam lubię. Mi się to, widzowie, jak najbardziej, słuchajcie, podoba. Jedź prosto. Z tą długą... Ej, gościu, 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 co ty robisz, chłopie? No patrzcie, kretyna. Jeszcze bym... prawej strony, a następnie jedź dalej prosto. Jeszcze może bym za niego mandat dostał, nie? Jedź prosto, a następnie skręć w prawo. My gdzieś z Niemiec wyjeżdżamy.
Z Niemiec do Danii chyba, jak dobrze widziałem. Na razie stacji niestety żadnej nie mamy. Czy tam parkingu? Właściwie parkingu, bo myślę, że trasa jest tak krótka, że tankować nie musimy. Po ciemku tu nic nie będziecie widzieć, ale też jak się śmiejecie zawsze ze mnie, to te moje manewrowanie się tak zawsze kończy kamerami. Ale taka jest, tak to wygląda. Czyli mamy naczepo, przyczepę, nie wiem, w zasadzie to się nazywa przyczepa przegubowa według tutaj Eurotracka. Ja akurat na tym się nie znam, więc nie wiem. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Ale jak widzicie, no jest... Skręć w prawo. Jest tutaj też z tym niezła zabawa i trzeba cały czas tutaj przyjacielem twoim najlepszym muszą być lusterka, drogi widzu. No tutaj żartów nie ma, tu już nie ma naginania jakiegoś. Trzymaj się prawej strony. Jeśli chodzi o prędkość, niestety. Tędy. Tam jakaś dziwna ikonka. Pierwszy raz widzę taką ikonkę. Jakąś pomarańczową. Ciekawe, co to jest. Nie widziałem jeszcze takiej ikonki, widzowie. No i oczywiście jest ładunek ciężki, no ale mówię, na plusy. Zdecydowany plus dla nas. Mamy ładunek o wysokiej wartości. No długodystansowca, no to powyżej 850 km to jedynie tyle. No ale tak jak widzicie, no... W ostatnich chyba trzech odcinkach robiliśmy trasy powyżej 1100. Ja tam się nie spinam, dzisiejszy odcinek po prostu będzie krótszy. Już cel jakiś został zapełniony, no w tym sensie, że... Spełniony bardziej niż zapełniony. Spełniony w sensie takim, że dwóch pracowników zatrudniliśmy. Do końca nie wiedziałem, jaką decyzję podejmę, to jest na spontanie, to znaczy byłem gotów jechać tym Mercedesem, bo w końcu się do niego przekonałem i wiem, że zlecenia na własnej ciężarówce są lepiej płatne i byłbym gotów lecieć takie zlecenie za 300 tysięcy, ale wiecie, za 200, nie, tam, nie wiem, nie pamiętam w sumie do końca za ile, ale jakby... Ja to na luzie wszystko. Trzymaj się prawej strony. Widzowie, traktuję. O, i odkrywamy kolejną trasę. Ja to wiecie, na luzie traktuję, a poza tym jest taka sprawa, że... Jakoś nie mam presji, słuchajcie, żeby w każdym odcinku robić jakieś najdłuższe trasy, żeby, nie wiem, każdy odcinek po 2 godziny trwał. Czasem też chcę zrobić dla widza krótszy odcinek, więc też na pewno w najbliższym czasie szykuje nam się transport wielkogabarytowy. Także też musicie oczywiście mieć na uwadze, że to też wpływa na tempo potencjalnego levelowania, nie? No to nie oszukujmy się. Ale ja tutaj tak na spokojnie sobie te levele wbijam, tak bez presji. I tak uważam, że przy 14 levelu ta liczba kierowców ciężarówek to już jest całkiem spoko. Oczywiście flotę, jakby żeby było jasne, widzowie, nie mam zamiaru non-stop. Się popsuło z muzyką? A nie, gra, dobra. Tak cicho gra, że nie słychać. Ja nie mam zamiaru, słuchajcie, non-stop kupować ciężarówek używanych, to robię teraz, bo jak widzicie tutaj, no jednak ta oszczędność jest ogromna, tak? W ogóle nie sprawdzałem, słuchajcie. Ej, widzowie, czekajcie. Bo ja tu jednej rzeczy nie sprawdziłem, tak sobie... Uff, kamień z serca, nie jest nic na czerwono, bo wiecie, zawsze to ryzyko, nie? Że jakby coś było na czerwono, to pracownik by nie chciał jechać i po prostu no, by stała sobie ta ciężarówka. Ja bym tutaj się dziwił, czemu pracownik nie jedzie, a powodem oczywiście byłoby to, że jest no, jakby uszkodzona, nie? Zjedź w prawo. Także na to też trzeba zwracać uwagę i tego zdecydowanie pilnować, nie? Dziś to, jadąc tą podwójną przyczepą przegubową, jak zwał, tak zwał, możecie być pewni, że no raczej te przepisy będę przestrzegał, że dziś takich szaleństw nie będzie, jak były w poprzednim odcinku, bo to jest niewykonalne, to bym się... Gdzie nie chcę marnować odcinka
Wiadomo, że fajne show bym wam zrobił, jakąś szaleńczą jazdę, ale. Ale nie, nie, nie. No bo to też nie o to chodzi. We wszystkim trzeba mieć umiar. Tak jak w tym realizmie też trzeba mieć umiar i nie ma co mieć tam tego kija w dy. I nie ma co się pocić, spinać i trochę luzu człowiekowi nie zaszkodzi. Tak samo no z tą jazdą, czasami z tym naginaniem pewnych zasad też. Gdzie my tu w ogóle jedziemy, widzowie, po jakiejś tu, kurde, serpentynie takiej? Co to za dziwna droga? No, gościu! Kurde, wlecze mi się. A parkingu, słuchajcie, jak nie było, tak nie ma. No ja nie mam zamiaru w nocy jechać w deszczu, no bo to już jest hardcore. Zresztą dla widza oczywiście, żebym pojechał. Drogi widzu, dla ciebie. Zawsze, oczywiście. Bo fajnie komentujecie mi filmiki. 15 km mamy do stacji. Nie wiem, tam tablica była. Fajnie, słuchajcie, komentujecie filmiki i tak dalej. No dla widza oczywiście, że tak. I oczywiście, moi drodzy, plan jest taki, że teraz po tym kursie mam zamiar oczywiście spłacić ten kredyt, który brałem. To jest takie, tylko było wzięte, żeby wiecie, żeby tego pracownika zatrudnić, żeby ciężarówki nie brakło. Ej, bo ja tu skręcam, a tam gościu. Jedzie. Także mam taki, widzowie, plan. Dobra, wiecie co, już sobie zatankujemy. Już sobie, moi drodzy, zatankujemy, bo a nuż się potem okaże, że to paliwo tak nie do końca, a zawsze staram się dwie pieczenie robić na... upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. I doszedłem do wniosku, że jak mam mi tego paliwa, potem mam się martwić, że mi zabraknie, przecież tak za to w tym momencie ja nie płacę. A nawet jakby to była moja ciężarówka, no to przecież by się nie zmarnowało. Dobra, robimy kimono. Widzowie, robimy kimono, dlatego że... jest ono niezbędne. Tam gdzieś jest ten parking, widzę. Gdzie Gostek jedzie? Przeliczam trasę. Gdzieś tu. A, tu. Dobrze, dobrze, dobrze. No to, ale tu już sobie, wiecie, wstaniemy, to skręć po prostu... Tak, Iwonka, skręcam w prawo, żeby się wyspać. Ale co ty wiesz, Iwona, o spaniu, jak ty nigdy nie śpisz? Iwona nigdy nie śpi. Zaraz zobaczycie, jakie to jest długie, nie? To jest tak długie, że ja się tu nie zmieszczę chyba na tym miejscu parkingowym. Dobra. A czemu nie działa? Halo? To ja chciałem ładnie zaparkować to. Słuchajcie, chciałem ładnie, kulturalnie zaparkować to. I zobaczcie, widzowie. Zobaczcie, jakie to jest długie. No oczywiście, no nie zaparkowałem zbyt kulturalnie na dwóch miejscach, ale jakbym tak normalnie stanął, zobaczcie, co by to było, nie? Dobra, nie patrzy... O, ta Ariella już nam zarobiła 7 tysięcy, widzowie. Już nowy poziom osiągnęła, pięknie. Ktoś kolejny, 21 tysięcy. Widzicie, już na ratę kredytu. Już na ratę kredytu zarabiamy. Także na ratę kredytu już mamy zarobione. A do 12, o 12 jest zawsze rozliczana rata kredytu. Patrzcie, jakie to jest, kurde, wielkie, widzowie. Tak, moje bawienie się kamerami zazwyczaj się, widzowie, źle kończy. Co tam się stanęło? Halo? Co tam się stanęło? Robią tu jakieś kamperami, kurde, drogę blokują. No gościu, ej, gościu, no patrzcie, co on robi, kurde, kretyn jeden. Jakiego fuksa miałem. No co za kretyn w kamperze? Nie wiem, czy on imprezę wczoraj miał, czy co? Poimprezowali jakiś taki, nie wiem, na kacu niewyraźny, czy co? Średnio to, kurde, gościu się stara. Ale jedź mi tą kiją, czy co tam jedzie. No, ja pierdziele, co ci ludzie robią, nie? Jak ja się tu mam lewej strony trzymać? Zajeżdżają człowiekowi drogę, kurde. Znaczy, wiecie, ja jadę bardzo kulturalnie, żeby nikt z was mi nie zarzucił. Tylko muzyki nie słychać. Dobra, zrobimy głośniej. Wiecie, ja jadę... O, teraz lepiej. Jadę bardzo grzecznie, bardzo kulturalnie. To oni coś odwalają tymi botami, NPC-tami, kurczę. Tu nawet stówy dzisiaj nie będę przekraczał. Mamy krótką trasę, odcinek i tak będzie krótki, także
O, przychód 15 tysięcy. Aurora? A, bo jest jedna Ariel, a druga Aurora, a którąś z nich zatrudnialiśmy. Ale to Aurorę chyba wczoraj zatrudnialiśmy, widzowie. I zobaczcie, ona już tyle zarobiła. Ta Ariel to dzisiaj. Aurora chyba była... Aurora, no niemożliwe, słuchajcie, żeby Aurora ledwo co zatrudniona już mi 20 tysięcy zarobiła. To mi się wierzyć nie chce. Wiecie, że ja nie pamiętam tych imion? Dzisiaj dwóch pracowników, słuchajcie, zatrudniałem. Jakoś tak kliknąłem. Ja wam powiem szczerze, zatrudniając pracowników, bardziej patrzyłem po ich umiejętnościach, tak? Żeby mieli jednak jakieś tam oczko długodystansowca. I bardziej patrzyłem po tej kwestii, niż jak oni mają na imię. Także słuchajcie, you can cudak, nie? Zatrudnia pracownika, a nie wie, jakiego pracownik ma na imię. Znaczy, wiecie, ja staram się, żeby no, tak na odcinku wiele rzeczy szybko robić, no bo to też chodzi o to, żebyście no, mieli jak możliwie jak najbardziej jednak dynamiczny ten odcinek, żeby on nie był nudny. Więc też z niektórymi rzeczami gdzieś tam się troszkę spieszę. No dziś na trasie się nie spieszymy, bo mamy trasę dość krótką, więc jakby jedziemy sobie, wiecie, spokojnie, kulturalnie, z przepisami. Nie ma co nadrabiać, ale jeszcze się zastanawiam. Nie, na 19 dojedziemy. Nie będę kimał. Tym razem, słuchajcie, nie będę dwa razy kimał. Niech to będzie jeden odcinek, że sobie tylko raz kimnę i bez presji czasowej dojedziemy. A tak jakbym się drugi raz kimnął, to znowu byśmy nadganiali. Bez sensu. Totalnie bez sensu, widzowie. Zresztą zobaczcie, jakie piękne mamy widoki, dlatego też się przekimałem. Staram się w nocy nie jeździć, ale to tak jak mówiłem, jak będziecie chcieli taką nocną jazdę, żebym kiedyś zrobił w ramach challenge'u, nie ma problemu, mogę i wtedy nawet w ulewie jechać. Chociaż no w przypadku promocja, no to wtedy byście nie widzieli tych pięknych widoków, nie? Tak z tej kabiny tu za wiele nie widać. Ja wiem, żebyście byli bardziej usatysfakcjonowani, jakby tak na przykład sobie, bo tak kiedyś zmieniałem kamery, tylko zwróćcie uwagę, że to było też w tych odcinkach chyba, jak za dużo nie gadałem, ta muzyczka leciała. Bo to tak ciężko, słuchajcie, zmieniać te kamery i w coś nie przydzwonić. Tak mówię wam szczerze. Tym bardziej, że gram na klawiaturze, nie na kierownicy, bo może na kierownicy to wiecie, chociaż to nie ma znaczenia, no bo jak auto jest przed tobą, to czy ty masz kierownicę, czy nie, to zawsze przydzwonisz, nie? O, Timothy osiągnął nowy poziom, mimo że strata jakaś, mimo że przychód minus, ale jak on mógł, kurde, zrobić kurs? Co za gościu, dlaczego on mi zrobił trasę, na której jest przychód minus 8 tysięcy? Jak on mógł zrobić trasę, to co znaczy, że on... Nie wiem, uszkodził mi tą ciężarówkę, czy co? Ja wam powiem jedną rzecz. Brakuje mi jednej rzeczy w Eurotrucku. Jednej, dla mnie przynajmniej bardzo ważnej rzeczy. Tak jak na drugim koncie na przykład sobie Braubuska kupiłem. Znaczy to nie jest Braubusek, tylko G-Klasa, no ale powiedzmy tak wyglądający na Braubuska. Tak jak sobie właśnie tego Mercedesa kupiłem... To ja bym chciał jako ten właściciel firmy mieć taką możliwość, że patrzę, gdzie są pracownicy i oczywiście to na mapie widzicie, no bo wy wchodzicie mapę tam pracowników i widzicie, gdzie jedzie dany pracownik, tak? Nawet jaką trasą jedzie. To wszystko widzicie. Tylko ja bym chciał się móc na tą... Znaczy wiecie, nigdy tego nie robiłem, możemy to przetestować, ale raczej chyba tak nie jest. Natomiast chciałbym, słuchajcie, mieć taką możliwość, że ja się przenoszę tam, gdzie jedzie pracownik, jadę po prostu za nim, widzę, że on jedzie przede mną i patrzę, jak on jedzie. Ale chciałbym wiedzieć, że to jest mój pracownik. No, jedyna opcja, to chyba raczej nie będzie jakoś oznaczone, więc jeżeli miałbym tak widzieć, to chyba jedyną opcją byłoby, musiałbym jakieś charakterystyczne naczepy im na przykład pokupować w jakimś charakterystycznym kolorze. Wtedy bym wiedział. Natomiast przypuszczam, że nie możecie swoich pracowników na trasie zobaczyć. Chciałbym się mylić oczywiście, bo to jest tylko moje wydaje mi się, to nie jest poparte żadnym argumentem. Dajcie znać widzowie w komentarzach, czy jest tak jak teraz sobie gdybam,
Czy może się mylę? Czy może powinniśmy to sprawdzić? Czy ktoś z was to sprawdzał? Ja nigdy tego tak dosłownie nie sprawdzałem, ale jestem gotów taki test kiedyś zrobić. Ale to pewnie już na drugim koncie, widzowie, bo tutaj no jakby takie jeżdżenie, wiecie, bez sensu, no to jest strata kasy i czasu. To bym pewnie na drugim koncie mógł i tam, o, tam na tym koncie, co mam dużo pracowników i wtedy przenieść się do danego miasta, zrobić szybką podróż, patrzeć, którą trasą jedzie nasz kierowca i jakby go dogonić i obserwować na mapie, czy my go widzimy. Choć tam akurat nasi pracownicy już mają nasze naczepy i tam nasze naczepy są w specjalny sposób też, jakiś tam sposób specjalny malowane, nie? Że raczej byśmy rozpoznali, tylko pytanie, czy to tak by działało, żebyśmy jechali za pracownikiem i byśmy wiedzieli, że to jest on. Jestem naprawdę tego mega, mega ciekaw, wiecie? Bo tak mnie teraz naszło, jak ten pracownik mógł mi zrobić trasę? Znaczy wiecie, bo generalnie jedna rzecz, która według mnie no, w Eurotracku akurat jest niedopracowana, to jest to, że pracownicy nie mogli znaleźć zlecenia i wracają bez. I powiem wam szczerze, to jest totalnie bez sensu i to nie ma żadnego wyjaśnienia. Już mówiłem na ten temat w poprzednim odcinku, co myślę, więc tutaj nie będę się rozwodził, ale cały czas mi to po głowie chodzi. I to jest kompletnie bez sensu, bo jeśli nasz pracownik ma ciężarówkę, nie ma naczepy, bo na tym koncie, no jak widzicie, nie kupuje kierowcom naczep. Przynajmniej na początku, nie? Wiadomo, później to zmienimy. Ale żeby oni się jakoś tam rozwinęli, nie kupuje. No i teraz zobaczcie, nasz pracownik nie jest naczepą ograniczony, jaki może wziąć towar. To jedynie jest ograniczony ciężarówką, że wiadomo, jakiegoś mega ciężkiego ładunku nie weźmie. No bo to jest oczywiste, tak? Gabarytowego też nie weźmie. No i to nie ma żadnego sensu, bo pracownik zawozi towar do punktu A, z punktu A do punktu B, czyli nie wiem, jedzie załóżmy tam z Opola do Gdańska, załóżmy. Już tak wiecie, mówię na przykładzie takim bardzo lokalnym typu Polski, nie? Już nie mówię o Europie, ale załóżmy, jedzie z Poznania do Gdańska i zobaczcie, że w Gdańsku jest możliwość wzięcia zlecenia, żeby z Gdańska pojechał, nie wiem, na przykład do Warszawy. Przykładowo. Macie kilka firm w Gdańsku, w których te zlecenia można wziąć, więc jakby nie rozumiem tego algorytmu, który towarzyszy w Eurotracku, że wyskakują komunikaty, że pracownik nie mógł znaleźć zlecenia. Gdzie często to też są pracownicy, którzy, no, którzy mają już wylewelowane w jakiś sposób tego długodystansowca. Czyli to nie jest tak, że nie ma trasy, bo nie rozumiem. Nie ma to w ogóle żadnego sensu. A nawet jeszcze hipotetycznie, już na przykładzie tego Gdańska, tak, jest sobie ten pracownik w Gdańsku, no załóżmy, że tam nie ma zlecenia, no i z Gdańska ma wracać, no załóżmy, do bazy w Poznaniu, załóżmy, skąd przyjechał. No to wyjeżdżając z Gdańska musi przejechać przez, nie, Gdynia, dobra, Gdynia jest do góry. To pod Gdynia jest do góry, no ale ma powiedzmy z 20 miast po drodze, tak? Przez które przejeżdża, przecież ile my zleceń z Wałcza braliśmy, który jest w Wielkopolsce, jest tam na trasie, powiedzmy na Gdańsk. Ma gdzieś Bydgoszcz po drodze, no ma masę miast, z których mógłby wziąć zlecenie, tak? Więc widzowie, to nie ma żadnego po prostu uzasadnienia. Absolutnie żadnego. Czy my odkrywamy nową? Jestem ciekaw. Nie, tutaj niestety widzowie, jak widzicie, jedziemy sobie trasą, którą już jechaliśmy, dlatego mnie, chyba że jechaliśmy w drugą stronę, nie wiem, bo dziwi mnie, czemu mi... A no tak, bo to zawsze wyskakują te regiony, nie tylko jak odkrywamy. Jedziemy sobie spokojnie, nie będę grzał. Tak ładnie słońce świeci, wypadałoby, widzowie,
jakąś miniaturkę zrobić, ale no tym chyba najlepiej miniaturkę byłoby zrobić, jak jednak bym troszkę skręcił tą podwójną przyczepę. No właśnie, zaraz w coś przydzwonię. No widzicie, tak to się kończy potem ta moja jazda. No, żebym dla widza zrobił fajną miniaturkę, to raczej musiałbym nie tak w czasie jazdy, tylko musiałbym jakoś delikatnie zakręcić, żeby było widać tą przyczepę. Dobra, Iwona. A tu sobie jeżdżę po dwóch pasach, ale słuchajcie, to jest jakiś, nie wiem, jakiś sukces. Będzie mi miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Będę bardzo, bardzo tobie wdzięczny i cię pozdrawiam serdecznie. Jak widzicie, już jest mój pierwszy sukces, wiecie jaki? Jeździłem po dwóch pasach slalomami, bo widzieliście, zmieniałem kamerę, jeździłem dwoma pasami. W nic nie przydzwoniłem, żadnego mandatu nie dostałem. I to jest, słuchajcie, ten odcinek chyba będzie najlepszym tego też przykładem, że taka jazda... Następnie zjedź w prawo. Tego jestem już pewien. Wiecie co, no... ta jazda, która teraz ma miejsce, jest taką no, normalną, spokojną jazdą, nie? Taką no, realistyczną, bym powiedział. Nie taką w 100% może, no ale jednak dużo tego realizmu tu jest. I przez to, że to nie jest szaleńcza jazda, że ja sobie spokojnie jadę, zobaczcie, zero mandatów, zero kolizji. Ten pośpiech, no tu jest, no nie bez powodu widzowie jest powiedzenie, że... Zawsze dziadek mój tak mówił. Takie stare powiedzenie. Kto się spieszy, ten się diabeł cieszy. No ale wiecie, jakby nie patrzeć, coś jest na rzeczy, nie? Że jak faktycznie... O, już tutaj słuchajcie, w czasie chyba odcinka na moje oko 50 tysięcy zarobiliśmy z samych pracowników, nie? No to zobaczcie. A wziąłem 200 tysięcy kredytu. Plus już nie mówię jakby o moim całkowicie zleceniu, tak? Ale te 200 tysięcy kredytu, gdyby tak patrzeć, bym spłacił w 4 kursy, nie? Moje kursy, nie liczę moich kursów w sensie z moich pieniędzy, tylko że w czasie moich 4 kursów pracownicy by na to zarobili. Więc powiem wam, że dlatego tak ja te kredyty biorę, bo już mam to wszystko z tyłu głowy i zobaczcie, teraz jest numer. Prawdopodobnie, ale to zaraz będziemy widzieli, bo zaczynałem odcinek, prawda? Razem z wami zaczynaliśmy... A nie, my go... Skręć w prawo. Dobra, widzowie, my w nocy zaczynaliśmy odcinek. Bo chciałem powiedzieć, że zaczynaliśmy rano, bo już chciałem powiedzieć, widzowie, ale to już nieaktualne, no bo jeśli byśmy zaczynali w dzień, powiedzmy, nie wiem, 6 rano, tak? I ja bym wziął dopiero co ten kredyt, to w południe, bo zawsze o 12 w południe jest rozliczanie kredytów, nie? Spłata kredytów. I... No zresztą łatwo będzie widzieć, no z dwóch kredytów mieliśmy ratę w tam wysokości 40 tysięcy, spłacono 40 tysięcy. No to jeśli tu będziemy mieli tam więcej, to znaczy, że już ta rata poszła. No ale dobra, to tam będzie jedna rata. Po czym zobaczycie, że spłacimy cały kredyt, nie? A ten co robi? Teraz ten jeździ dwoma pasami. Patrzcie gościa, nie? Przed chwilą ja jeździłem dwoma pasami. Co, gościu kamerkę zmienia, czy co? Kurde, może też ktoś odcinek nagrywa, widzowie. Nie no, żartuję, to nie jest multiplayer. To był taki, wiecie, żart. Innych graczy przecież nie widzimy się. Chociaż powiem wam, tam nawet chyba ktoś z widzów napisał komentarz i tak, ja z miłą chęcią wrócę, widzowie, na Trackers MP i tam też jakąś trasę zrobię jeszcze. Jakieś śmieszne sytuacje postaram się ponagrywać. Ale to już na drugim koncie, nie? Na pewno na tym koncie, słuchajcie, odlevelowania nie chciałbym, bo... Nie, no bo tam to będzie, wiecie, tam to będzie jedna wielka masakra, jeśli chodzi o straty. Więc myślę, że na drugim koncie sobie tam możemy odcineczek jeden nagrać. Czasem jako przerywnik. Ale to też zobaczymy. No jakby na razie skupiam się na tym levelowaniu, jeśli chodzi o Eurotracka. Na luzie sobie levelujemy, także na tym...
tym odcinku na pewno nie wbijemy kolejnego levelu. No tak, no zdziwiłbym się, jakby to się stało. No raczej tak, ja to tak szacunkowo zawsze sobie liczę. Bo to nie była jakaś długa trasa, ale też miałem ochotę dzisiaj jechać jakąś... Widzicie, powiem wam tak. Jak chcecie fajnie i szybko levelować, nie? Wiadomo, że nie jesteście w stanie siedzieć po nie wiadomo ile godzin w tym Eurotrucku, bo macie swoje życie, swoje sprawy, swoje obowiązki, pracę, szkołę, wszystko, studia, tak? No i jakby oczywistym jest, że fajnie, jak macie godzinkę dziennie, żeby sobie usiąść, no to taki fajny kursik sobie zrobić. Według mnie robienie save'ów nie ma sensu. Ja przynajmniej nie umiałbym, tak? Zobacz, jakbym teraz miał zrobić save'a, zapisać grę i jutro wejść na tego save'a i jechać dalej. No takie dla mnie to jest takie... Nie, możecie też dać znać w komentarzach, czy tak robicie. Czy zdarza wam się tak? No może co innego przy trasie, która jest, kurczę, na 4000 km. Przy czym nadal powiem wam szczerze, że ja mam w sobie coś takiego... Że jak już zacznę trasę, to już naprawdę jest ciężko, ale chcę ją skończyć. Najwyżej następnego dnia nie wchodzę do Eurotrucka, jak potrzebuję odpocząć. Bo słuchajcie, no też nie oszukujmy się, no czasem mi się zdarza, póki wczoraj na przykład nagrałem chyba 4 odcinki jednego dnia. I pamiętam, że już ostatni odcinek jak nagrywałem, to w połowie już mnie tak znużyła ta jazda, bo dotarło do mnie, akurat robiłem dużo, dużo długich tras, tych ponad 1000 i dotarło do mnie, że ja już 4000 mam za sobą, no bo co z tego, że była chwila przerwy między odcinkami, tam chwila, dosłownie chwila. Ale wiecie, no tak dotarło do mnie, że kurde, jadę, nie? A jeszcze wtedy pamiętam, w tamtym odcinku naginałem mocno, żeby zdążyć na czas i chyba ostatecznie miałem spóźnienie, coś tam chyba źle wyliczyłem w końcu. Także niestety spóźnienie. Kara nie była duża za to spóźnienie, natomiast bo expa straciłem chyba tylko 40, kasy tam niewiele. Natomiast jakby bardziej chodzi o to, że no było to spóźnienie, nie? Dlatego dzisiaj nie chcę też... Nie możemy zerknąć, wiecie, ja też mogę zerknąć, ale to może jak wysiądziemy z tego promu, bo tam gdzieś było napisane, że przeprawa promowa. Mamy 5 godzin, słuchajcie, jazdy. A do końca zlecenia mamy 13, no to 5, jakby nie patrzeć, 5 plus 6, no to jest tam 11, powiedzmy, niech będzie, no już zaokrąglimy do 12. Nawet 12,5, no bo biorę też te minuty, które są ponad godziny. To i tak mamy godzinę nadwyżki, więc jak dojedziemy w jakieś miejsce, widzowie, trzymaj się lewej strony. Blisko dostawy, to myślę, że jedno kimono zrobię. A jakby ktoś pytał znowuż, po co? Po co ja robię te kimona? No ja to będę cały czas powtarzał. Moim sekretem tego rozwoju, przynajmniej na poprzednim koncie, to tam oczywiście znacznie szybciej szło. Patrzcie, czy 25 tysięcy. Ładnie idzie ta kasa, a zaraz będzie spłata kredytu. Sekretem, widzowie, mojego rozwoju jest to, że ja potrafiłem podczas dłuższych tras nawet 3 razy się przesypiać, tylko musiałem to dokładnie liczyć. Często miałem problem z wyliczeniem, jeśli ten sen trwał 9 godzin, 40 tysięcy, czyli widzowie, nie mamy raty kredytu. Tego kredytu, który braliśmy, czyli braliśmy pewnie już po północy, tego kredytu, który wzięliśmy, te 200 tysięcy, nawet nam raty nie odebrało jeszcze. Bo mamy dokładnie taką kwotę kredytu, tą spłatę, jaką mieliśmy, że tak powiem, wczoraj. Wczoraj w grze, w sensie. Znaczy wczorajszego kursu, no wczoraj, bo u nas jakby też... A następnie skręć w prawo. Jeden odcinek dziennie staram się wrzucać, no to wczoraj, no to jest wczoraj, nie? Skręć. Także widzowie, no spłacimy ten kredyt. Ja zrobię ten kurs, ten kredyt spłacimy, bo... I teraz dlaczego? No bo raczej teraz będzie trudna decyzja, bo pamiętajcie, ale możemy zerknąć, jeśli chodzi o cenę. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Czy to się nie zmieniło? Natomiast sprawa, widzowie, wygląda tak. My w tej chwili... Zjedź w prawo. Mamy 3 pracowników w tamtym garażu i oczywiście 3 miejsca, więc żeby
ewentualnie zatrudnić dwóch kolejnych. Ej, ty autobusiarzu, jeden ty. Żeby zatrudnić dwóch kolejnych, no to wiecie, co to oznacza. Musiałbym kupić, rozszerzyć garaż. Skręć w lewo. I tak, oczywiście będę to powtarzał, bardziej się opłaca jednak w ten sposób, bo tam też kiedyś, no niestety, ja się dałem troszkę... zasugerowałem się widza komentarzem, a nie weryfikowałem tego. Później to zweryfikowałem, bo przeliczyłem. Najbardziej opłaca się garaż na 5 miejsc. Pominę, że w każdym takim garażu na 5 miejsc masz możliwość zatankowania paliwa, które jest no troszkę tańsze niż na stacji, czy tak jakby hurtowa cena. Nie jest jakaś drastyczna różnica, ale minimalna różnica jest. Na naszą korzyść oczywiście. A druga rzecz, bardziej się opłaca w przeliczeniu na jedno miejsce parkingowe, w przeliczeniu na jednego pracownika. No to łatwo policzyć. Ja to odcinek widzowie wrzucałem. Także to te wyliczenia są. No ale wiadomo, no jeżeli tak mówię, bo zaraz ktoś powie, no dobra, Juken, ale mówisz, że bardziej się opłaca duży garaż, a ty kupujesz małe i ulepszasz. Zgadza się, drogi widzu, tak robię, bo tak mi finanse pozwalają. Natomiast w tym momencie to jest to samo. Tu chodzi o przeliczenie, jeżeli ja teraz, mając garaż na 3 miejsca, chciałbym kupić kolejny też na 3 miejsca. Co tu się dzieje? Co to się stanęło? Co to się stanęło? Chyba mamy fajne miejsce, widzowie, na miniaturkę, bo zobaczcie, taki fajny zakręt i ten statek w tle. Co wy myślicie, widzowie? Robimy miniaturę, nie? Ej, tylko... Czekajcie, ta przyczepa jest tak długa, nie? Dobra, to może tak nam się uda. Wiecie, ta przyczepo naczepa jest tak długa, że... Dobra, w drugą stronę to musi być. Tak musimy stanąć. O, tak, tak, tak. Znajdziemy inną trasę. No co ty mi, Iwona, znowu o trasie. O. Nawet nie ujmę, słuchajcie, na ten... Nawet nie jestem w stanie, widzowie, tego ująć na tle. Rola bezpieczeństwa. Czy czasem nie mam jakiejś bomby? O, tak możemy zrobić. Kurde, no nie ujmiemy, nie? O, chyba że tak, widzowie, chyba że tak. I statek wystaje, nie? Dobra, słuchajcie, wsiadam do środka, bo jeszcze w coś przydzwonię. No, więc wracając do tych garaży, to bardziej się opłaca w ten sposób, nie? Że mam na 3, rozszerzam na 5. I niż kupować kolejny na 3. Tak? To się bardziej opłaca. Natomiast wiadomo, że lepiej by było, gdybym kupił od razu na 5. Natomiast no, widzicie, no my tutaj na początku i każdy, myślę, z was, kto zaczynał, czy nawet jak zakładacie nowe konto, no to dobrze o tym wiecie, że na początku to jest takie dziubanie. To nie jest tak z tą kasą, jak nam się wydaje. O, o, o. Że tak zrobimy, widzowie, co? Przodu by była lepsza. Czekajcie, tam jest jeszcze jakiś zakręt, to tam zrobimy. Także na początku, widzowie, co byście nie powiedzieli i nie chcieli tutaj, no to na początku jest to dziubanie i jakby no nic z tym, widzowie, nie zrobimy, tak? Ja dziubię na razie z tą kasą. Jak każdy na początku. Nie da się tą przyczepą, słuchajcie, tak skręcić, żeby ująć. Teraz wiem, że jadę pod prąd, tylko nie mówcie, że pod prąd jadę, bo ja tu miniaturkę dla widza. Dla widza miniaturka. Zaraz wjadę w bandę, nie? Juken i jego kombinacje. Dobra, to już nie robimy. Dobra, Juken i jego kombinacje alpejskie. Dobra, wychodzi na to, widzowie, że możemy się raz przekimać, więc to zrobimy. Ale to zrobimy już tak praktycznie, jak będziemy do celu dojeżdżali. Żeby nie jechać też ewentualnie w nocy, no bo pamiętajcie, że 6 godzin nam doliczy. I myślę, że zawsze takie sprawy techniczne, widzowie... Ej, czekajcie, a gdzie ja jadę w ogóle? Czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie ja jadę. Czekajcie, widzowie, zgłupiałem.
To co, to ja mogę tam się od razu, słuchajcie, teleportować? Serio? Trebolong? Coś tam? No jest, Trebolong. No to co, od razu tu? I nie będziemy jechać? I co, już byłby to koniec zlecenia? No możemy, widzowie, tylko... A, tylko to jest 5 godzin. Dobra, tam... Ale tam... Trelleborg. A, Trelleborg, okej. Okay. A nawet nie wiedziałem, że my sprzęt medyczny wiedziemy, widzowie. Nie? Jestem, słuchajcie, gagatek, nie? Wiozę coś i nawet nie wiem, co wiozę. Serio. Aha, już tu mamy dostawę. Łe, to nie... Uuu, widzowie, to wiecie co? Poczekajcie. Jest czwartek, 18, zostało 7 godzin. Wiecie, widzowie, co my zrobimy? Jedziemy w lewo. Nie jedziemy na parking odstawiać towaru. Nie ma, nie ma. Nie ma tak dobrze. Pojedziemy tam, gdzie jest łóżko. I się tam przekimamy. To jest idealna sytuacja, bo prawie w miejscu... O... Tutaj i tu w lewo. Obym się na czymś nie powiesił. O, i tu się przekimamy, widzowie. Aha, bo tu jeszcze światła są. Dobra, cicho, bo jeszcze bym na czerwonym przejechał z wrażenia. Tu jest chyba wjazd do tego łóżka, albo tam dalej, ale myślę, że tu powinien być wjazd. Co, już czerwone? A, czerwone, dobra. Słońce świeci, słabo widać. Tam jest chyba wjazd do tego łóżka. Ej, gościu, jadę. Dobra, tam co mi machasz? Wiem, że wymusiłem. Wymusiłem, a ten tam się na mnie wkurza. O, dobra. Dobra, to pojedziemy tak, jak Iwona mówi. Bo musimy, wiecie, to jest jakby problem z tą przyczepą, że trzeba w takim miejscu stanąć, żeby się móc przespać, żeby nie trzeba dużo manewrować, bo ja wam powiem od razu otwarcie. Szczerze. Całkowicie szczerze, widzowie. Tą podwójną przyczepą przegubową nie potrafię manewrować. Możecie się ze mnie śmiać? Tak jak zwykłą naczepą, no to nie jest jakaś tam filozofia, trochę tam wiadomo, trzeba się pouczyć, bo to nie jest tak, że się od razu nauczymy. Ale można się tego nauczyć, tak? Podwójną gorzej. Słuchajcie, hotel. No to wjeżdżamy. Ten hotel by mi pasował, bo tu jest jakiś taki w miarę wjazd. Aha. Obawiam się, że może być problem, widzowie, żeby tu wjechać, ale... Mimo wszystko biorę na klatę różne rzeczy, bo jeszcze mandatu... O, patrzcie, w gościa nie wjechałem. Bym w gościa wjechał, byłby mandat. Teraz, gdzie tu jest parking z tego hotelu? Kudźwa. To możemy za hotelem pojechać, chociaż ja bym wolał... No zobaczymy, jak wjedziemy. Okej. Okay. Uj! Ups! 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 A było tak pięknie, nie? A miało być tak pięknie. Miało nie wiać, bo czy tam... Słuchajcie, już się cieszyłem, że mandatu nie dostałem. No ale to sami rozumiecie, manewry jakieś parkingowe to takim czymś, no to naprawdę ja nie umiem tym manewrować. Zobaczcie, to wcale nie jest tak łatwo. Dobra, gdzie jest ten parking chorobny? Ja szybko chcę iść spać i wracać. Dobra, tu jest chyba. To tu się, o, i tu do wyjazdu się ustawimy idealnie. No to jednak opłacało się ten mandat dostać. Zobaczcie, tutaj się kimniemy. No, dalej. To dalej, o. Powiedzmy, że Juken zmęczony musi się kimnąć, nie? A to głównie nie chodzi o mnie, a pracowników. I mamy przychód. Aha, minus 5000, no to się średnio opłacało. Jakiś Umberto. Minus 1000. Co ci ludzie, kurde, jak oni jeżdżą? Aurora, minus 1000. Czy oni są normalni? Widzowie. Czy oni są normalni, powiedzcie wy mi? Jak można minus 1000 robić mi... Twój gościu, bo wyjeżdżam, no nie widzisz, że jadę takim tutaj wężem długim. Muszę się zgiąć, bo to nie jest tak się złamać tu. Dzięki betoniarom. Nie wiedziałem, że betoniary takie brzydkie w Szwecji jeżdżą. Jakaś Tatra chyba to była, taki ruski.
Dobra, jedziemy oddać towar już. Jeden mandat do... Czyli słuchajcie, nie opłacało się tego snu za bardzo zrobić, bo dwie straty mamy. No ale one i tak by były, no to wiecie. Puszczam, że... Chociaż to jestem ciekaw, czy to jakiś algorytm jest, czy to już jest jakby, no nie wiem. Jestem ciekaw, na jakiej zasadzie to działa z tym, że kierowca niby nie mógł zlecenia znaleźć. Czy że jest strata na zleceniu. Czy to jest po prostu jakiś algorytm, czy to tak... Bo raczej no musi to być jakoś zaprogramowane. Tą przyczepą, słuchajcie, macie oczywiście tylko możliwość parkowania na wprost, więc tutaj nie macie jakby możliwości parkowania. Skręć w prawo. Tylko po prostu wjeżdżacie i tyle. Jesteś u celu. No i co to będzie? Znaczy... Dobra, powiedzmy, że zależy mi na tym 20 expa, dlatego widzowie robię coś takiego, bo to byłoby wstyd nie umieć tak zaparkować, nie? Znaczy nie chcieć bardziej, nie że nie umieć, a bardziej nie chcieć, tylko że to jest mały problem techniczny. Jak widzicie, a tam jeszcze jakiś autobusiarz mi, kurde. Ja w swoje, a przyczepa w swoje. No dobra, spróbujmy to tak zrobić bardziej. Dobra, wjechaliśmy. Widzicie, trochę czasem jest manewrowania tym. Tak, widzowie, tak. Dobra. Za daleko wjechałem. Sru, tamte 20 expa. Doskonale. No chociaż dla porównania mamy 20. Mamy doskonale. Mamy, widzowie, 1200 expa. I tak jak mówiłem, no nie wbijemy nowego levelu. Dopiero w następnym odcinku wbijemy. Jeśli takiego poziomu wezmę zlecenie, może wezmę dłuższe. Zobaczymy. Coś miałem sprawdzić? Dobra. To tyle. No drogi widzu, będzie mi miło oczywiście, jak zostawisz łapkę w górę, komentarz pod filmem. Ja miałem oczywiście, widzowie, moi drodzy, kochani, przy was i to miałem zrobić, bo resztę rzeczy będziemy robili zawsze na początku odcinka, natomiast to obiecałem, że zrobimy. Widzicie? Wzięty kredyt na odcinku kredyt spłacony. I jest bardzo prawdopodobne, że w następnym zrobiłbym tak samo, przy czym raczej no nie zrobimy, bo... No bo nie, no i teraz zobaczmy. Tu pani Aurora. Łej! Widzowie. A, czyli my obie zatrudniliśmy, tylko tą wczoraj, tą dzisiaj. Ale ja dałem ciała, widzowie. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. To dlatego oni minusy robili, bo jej nie ustawiłem długodystansowca, ona sobie tam awansowała, nie wiem co. Już trudno. Widzicie, dwa zlecenia na ostatnie ma... Ale jak może jechać 300 km i mieć minus? Dobra, nieważne już. W każdym razie, widzowie, no prawda jest taka, że oni muszą, jak widzicie, mieć długodystansowca, nie? Także to tyle. A tutaj Ariel, wczoraj zatrudniona. Zobaczcie, Ariel nawet spoko. Tam jedno miała zlecenie na minus 100, tak miała 65, 500, ale generalnie już teraz się rozkręca. I Ariel, jak długodystansowca wbije, to też będzie super. No to tyle, moi drodzy, w tym odcinku. Zobaczymy, jaki będzie plan na następny odcinek. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już jutro. Trzymaj się, cześć!